Niech ksiądz powie w kilku słowach, jak wrażenia po filmie. Na pewno państwo... Po prostu brak słów, to jest coś wspaniałego. Wielka, wspaniała, dobra robota i każdy, ale to każdy, i to nie tylko każdy katolik, ale również każdy protestant, powinien obowiązkowo obejrzeć ten film. I to nawet nie raz, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Bo nareszcie została odkłamana prawda na temat genezy protestantyzmu i to jest bardzo ważne też są skutki tego, jakie to wywołało w historii w ogóle światowej. Cała seria rewolucji, które rozpoczęły się właściwie od humanizmu, ale to apogeum genetyczne bierze się od Lutra. Polecam wszystkim, każdemu ten film naprawdę bardzo usilnie i proszę również o jak najszersze rozpropagowanie. Jest z nami pan Jacek Oszuk. Witam serdecznie. Proszę w kilku słowach powiedzieć, jak wrażenia po filmie i czy warto go polecać? Szczerze mówiąc powiem, że ten film to bomba. To jest naprawdę coś, co już dawno powinno się pojawić w wideotece każdego katolika, nie tylko Polaka katolika, ale katolika zwłaszcza na zachodzie Europy. Tłumaczenia powinny być robione na angielski, francuski, i przede wszystkim na niemiecki. Niby wszystko wiadomo, niby to jest historia znana od 500 lat, jest cała literatura na ten temat, ale właśnie sama ta literatura, zwłaszcza teksty źródłowe Lutra, nie są znane samym luteranom i innym protestantom. I myślę, że jak najczęściej powinno się nagłaśniać właśnie, jakim złem była reformacja, złem absolutnym, nawet jeżeli była to reakcja, tak jak się to usprawiedliwia, na pewne nieprawidłowości, do których dochodziło w Kościele katolickim, to ta reakcja była naprawdę szatańska. Czyli rozumiemy, że za Lutrem stał sam diabeł. Luter sam to powiedział, to nawet nie trzeba tego dociekać. I nawet tak jak jest powiedziane w Biblii, po owocach ich poznacie, poznaliśmy po owocach, czym była reformacja. Dlatego ci, którzy każą nam się teraz odwołać do myśli reformacyjnej, że to ma być jakiś ratunek i jakaś nadzieja dla Polski, radzę, żeby przestudiowali sobie historię tego, jak wyglądały ruchy reformacyjne i do jakich nieszczęść i do jakiego zła doprowadziły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Nawzajem. Jesteśmy z Arkadiuszem Olszewskim, twórcą filmów animowanych. Teraz czekamy na premierę Obrońcy Głogowa. Będzie też Bitwa Warszawska, ale też są inne produkcje za tobą. Powiedz mi, jako taki reżyser, samozwaniec, jak oceniasz produkcję pana Grzegorza Brauna dotyczącą Lutra, którą właśnie obejrzeliśmy? Już oglądając poprzednie filmy, raczej spodziewałem się wysokiego poziomu i tutaj się nie zawiodłem. Filmy wykonane oczywiście bardzo profesjonalnie. Bardzo podoba mi się też to, że jego tematyka skupiała się bardziej na wątkach historycznych niż na doktrynie, ponieważ są to tematy, które bardziej przemawiają do wyobraźni zwykłego człowieka, niekoniecznie rozeznanego w tym temacie. Wszystkie wrażenia raczej bardzo, bardzo pozytywnie. Wszystko. Dzięki za rozmowę. Jasne, dziękuję. Proszę w kilku słowach podsumować pańskie wrażenia na temat tego filmu. Czy film jest świetny, przybliża prawdę o luteranizmie i pod tym względem jest bardzo ważny, natomiast powiedziałbym, że to jest jednak tylko pierwszy krok. Film kończy się odniesieniami do szatana i to jeszcze trzeba będzie pogłębić, to znaczy pokazać to, co pokazał Michał Krajski, mój syn, w swojej nowej książce o protestantyzmie, że nie tylko politycy stali za protestantyzmem, ale również różokrzyżowcy, to znaczy tak naprawdę masoni, pomocnicy szatana na ziemi. Film mnie nie zaskoczył, wiedziałem, że będzie taki, jaki jest i mówię, na tym etapie odsłaniania prawdy o luteranizmie jest świetny. Jest z nami Robert Bąkiewicz, jeden z głównych organizatorów Marszu Niepodległości. Powiedz mi, jak wrażenia po filmie Luter? Świetny film, jakby odsłania całą historię Lutra, historię też reformacji, związków reformacji tak naprawdę ze światem polityki,
ze światem takich działań społecznych, no jakieś powiązania też z innymi religiami. No, wydaje się, że naprawdę zmienia pewną opcję, pewną taką świadomość ludzką. No ja dosyć sporo wiedziałem na ten temat, ale myślę, że ludzie, którzy obejrzą pierwszy raz taki film i pierwszy raz poruszą temat lutra, no to będzie dla nich to szokujące. A jak możesz skomentować słowa tych protestantów w napisach na końcu filmu? Jak możesz się do nich odnieść? Znaczy, no to jest obraz... Obraz również dzisiejszego kościoła, bo tam była też jakaś reformowana katoliczka, no to pokazuje całkowity upadek, pomieszanie błędu z prawdą, fałsza, dobra ze złem, no tak naprawdę, no mówię, no coś z tego może wyjść, no jesteśmy razem, bo wyznajemy Jezusa, ale tak naprawdę wyznajemy dwie zupełnie inne, sprzeczne ze sobą religie, to jest niemożliwe jakakolwiek współpraca. Wydawało się to śmieszne, no ten śmiech na sali jakby był puentą do tego, co ci ludzie mówili. Czy ten film należy polecać również protestantom? Myślisz, że oni się nie zdobują po takim materiale? No, jako katolik uważam, że powinno się polecać protestantom, jeśli będą nawet zdołowani, dlatego że być może to będzie takim dla nich bodźcem do tego, żeby poznać prawdę, poznać prawdziwą religię katolicką i się nawrócić po prostu i zbawić własną duszę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać. Bóg zapłać również. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jest z nami ksiądz Szymon Bańka. Proszę nam powiedzieć, mi i moim widzom, jak wrażenia po filmie, po premierze lutra. No, wrażenie bardzo dobre. Film bardzo treściwy, bardzo dobrze zrobiony. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Myślę, że mamy tutaj całościowy obraz tego, co Luther zrobił, obraz jego osobowości, jego działania, jego teologii i też obraz skutków tego wszystkiego i wtedy, i dzisiaj też w Kościele katolickim. Mnie bardzo uderzyła informacja, cieszę się, że była podana w filmie, że było tak na Soborze właśnie, że byli protestanci obserwatorzy, którzy wpłynęli na kształt liturgii. Jak można to w krótkich słowach podsumować? Czy to jest coś, co było dobre, czy raczej należy się do tego zdystansować? Tak, też byłem pozytywnie zaskoczony tym elementem, który pojawił się w tym filmie. Oczywiście no, była to z całą pewnością tragedia dla liturgii Kościoła, to znaczy sprotestantyzowanie liturgii Kościoła, no wiemy jak się skończyło. Opustoszały kościoły, liturgia stała się świecka, stała się doczesna, stała się płytka, bez elementów adoracji, no i owocem są te puste kościoły, jak już wspomniałem. Jak można temu zaradzić w takim razie? Metoda jest dosyć prosta, mianowicie wracać do mszy świętej trydenckiej, która jest mszą, która uświęciła wszystkich świętych, która doskonale wyraża teologię katolicką, która jest ukierunkowana przede wszystkim na Pana Boga. A czy film można polecić młodzieży? Myślę, że tak. Słyszałem tutaj głosy, że może będzie za trudny dla młodzieży. Ja myślę, że nie będzie za trudny. Myślę, że trzeba spróbować. Bóg zapłać za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Jak wrażenia po filmie? Czy widziałeś ten film wcześniej i jak jesteś zadowolony ze swojej kompozycji i swojej pracy? Film widziałem już raz w kinie, przedpremierowo. Bardzo się cieszę, że mogłem współpracować. No, robię to, co kocham. Komponuję muzykę. Mam nadzieję, że będę mógł uświetniać jakieś inne filmy, że ludziom będzie się podobać moja praca. Współpracowaliśmy z Apologeticum TV przy reklamie do Luther i Rewolucja Protestancka. Miło wspominam współpracę i bardzo się cieszę, że możemy współpracować. Dzięki. Jest z nami pan redaktor Sławomir Skiba. Polonia Christiana, kłaniam się. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Panie redaktorze, jak wrażenia po filmie? Czy film spełnił Pańskie oczekiwania? No, film jest tak naładowany wiedzą, informacjami, jest taką
prawdziwą bombą, bombą katolicką, no, że w zasadzie ciężko zatrzymać mi się nad którymś wątkiem. Jest taka masa informacji, która wymaga też głębszej analizy i odniesienia się też do kontekstów, które tu zostały poruszone. Niemniej jednak na pewno jest to przyczynek do wielkiej dyskusji na temat procesu, który zaczął się 500 lat temu. Procesu, wielkiego procesu demontażu, zniszczenia i spustoszenia cywilizacji chrześcijańskiej. Dlatego myślę, że tak naprawdę to mimo, że dzieło i wielki hołd dla reżysera, dla pana Grzegorza Brauna za to dzieło, to tak naprawdę to jest to, mam nadzieję, początek i przyczynek do dyskusji na temat całego procesu wielkiej rewolucji, która rozpoczęła się 500 lat temu, a która zmierza cały czas jeszcze do zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej. Właściwie w tej chwili już jej resztek. Miejmy nadzieję, jest to już końcówka, ale tego procesu, natomiast, który się zakończy oczywiście klęską tego procesu. Natomiast ten film, myślę, jest wielkim... wielkim przyczynkiem do dyskusji. I... A kto powinien ten film obejrzeć? No, na pewno wszyscy ci, którzy z tak wielkim entuzjazmem odnoszą się do niczym nieograniczonego, nazwijmy to delikatnie, niczym nieograniczonego dialogu ekumenicznego, nie mającego żadnych granic. Jeśli dialog, to oczywiście on powinien się zawsze odbywać w oparciu o prawdę, dlatego ten film na pewno zmusi bardzo wielu do głębszej analizy problemu, do zastanowienia się nad tym, co jest istotą protestantyzmu i jak faktycznie wyglądała biografia pierwszego rewolucjonisty i pierwszego reformatora Marcina Lutra. No a co za tym idzie, myślę, że ten dialog będzie wtedy o wiele bardziej owocny, jeśli ta prawda ujrzy światło dzienne. Dialog oczywiście oparty... O prawdę. I źródła oczywiście. W filmie nie brakuje, a jak dotychczas przynajmniej to, co mogliśmy obserwować w kwestii reformacji, no pokrywało cieniem kwestię źródeł. No jak widać... Totalnie na odwrót. Tak, oczywiście. Jak widać, mieliśmy dotychczas do czynienia raczej z mitami na temat postaci Marcina Lutra. No film wychodzi naprzeciw i ujawnia wiele faktów z życia Marcina Lutra, wiele historii. On chociażby sprawa samego powołania Marcina Lutra. Powiem szczerze, dla mnie nieznana dotychczas. Nie znałem kulisów tego wstąpienia chociażby Marcina Lutra do augustianów. Skąd się wzięło to u niego, w cudzysłowie, powołanie. Także, mówię, jest całe bogactwo myśli i wątków, które należałoby podjąć i domagają się tak naprawdę wielkiego serialu tak naprawdę, na temat całego procesu rewolucji. Bóg zapłać za rozmowę. Dziękuję bardzo. Chciałbym przede wszystkim podziękować tym, którzy setkom osób, które wsparły tą produkcję. Dzisiaj mamy premierę. Można powiedzieć ukoronowanie produkcji, ale tak naprawdę to jest dopiero początek tego, co ten film ma uczynić. Bardzo cieszę się ogromnym zainteresowaniem tym filmem. Zachęcam Państwa do zakupywania filmu i zachęcania innych. Film, który godny jest uwagi. Bóg zapłać wszystkim tym, którzy nam pomogli, i wszystkiego dobrego.